Cały proces inwestycyjny to jest ponad 200 mieszkań. Mieszkań o różnej wielkości, od dwupokojowych aż po pięciopokojowe mieszkania. Zabudowa jest dość rzadka, jak Państwo widzicie tutaj, a więc pełen komfort zamieszkania. Do tego dochodzi nowoczesne rozwiązania, bo sama budowa przebiega w systemie modułowym, czyli są specjalne moduły, które są tutaj składane na miejscu, coś w stylu tak zwanej wielkiej płyty, jak to kiedyś było, ale to jest zupełnie inna technologia, o wiele nowsza. To, że ten system jest tak efektywny, wynika z tego, że my nie tylko budujemy budynki, ale również produkujemy części do tych budynków w naszych fabrykach. No jak widać, montujemy w tej chwili wszystkie bloki. Pierwszy blok już został zmontowany w całości. Myślę, że to jest fajny wynik, biorąc pod uwagę, że w październiku wmurowywaliśmy kamień węgielny. Mamy nadzieję, że całość inwestycji skończymy do końca tego roku. Takie są deklaracje. Wierzę, że to się uda. A ten projekt jest naszym pierwszym projektem realizowanym w systemie prefabrykacji. No i trafiliśmy na bardzo dobrą firmę wykonawczą, która wygrała u nas przetarg. Całkowity koszt zakładamy na poziomie około 90 milionów złotych. 6 budynków, z tego 4 budynki są 6-kondygnacyjne, 2 budynki 8-kondygnacyjne. Ja liczę, że w tym systemie będziemy budować jeszcze nie jedną inwestycję, bo takie nasze plany dalekosiężne mówią o co najmniej 1000 mieszkań w najbliższych 6 latach. Poza samymi obiektami oczywiście powstanie cała infrastruktura i parkingowa, i rekreacyjna dla dzieci, też dla dorosłych, więc będzie tutaj takie typowe osiedle mieszkaniowe z tą 200 mieszkań. To będą w części mieszkania komunalne, to jest realizowana inwestycja przez TBS, a więc też TBS-owskie, ale chcemy to tak zrobić, żeby była pewna równowaga, ponieważ my też mamy różne założenia i plany związane z tym miejscem. Po raz pierwszy robimy tu też taki system, któregośmy jeszcze do tej pory nie mieli. To nie są mieszkania typowo TBS-owskie. My w całości te 208 mieszkań, które tu powstanie, wynajmiemy miastu Katowice, a miasto podnajmie na zasadzie stosowanych mieszkania komunalnych i z czynszem komunalnym dla swoich klientów. Czyli będzie to przede wszystkim skierowane do tych klientów, czy do tych mieszkańców, którzy mieszkają w starych zasobach ogrzewanych węglem albo wymagających generalnych remontów lub wręcz wyburzenia, że przeprowadzi się tu 208 rodzin, a w miejsce ich budynków czy ich mieszkań, gdzie dotychczas mieszkali, będą postępować albo remonty, albo wręcz będzie wyburzenia i następne budowy.